Dzień dobry, witaj, nazywam się Krystian Karciński. Mam dla Ciebie dzisiaj wskazówkę na temat, jak uczyć się szybciej. Co zrobić, żebyś Ty uczył się szybciej? Jest to bardzo proste. Żeby uczyć się szybciej, zacznij uczyć innych. To naprawdę, naprawdę pomaga. Może już masz takie doświadczenie, że kiedy się przygotowałeś do czegoś, żeby kogoś nauczyć, albo kiedyś po prostu siadałeś z kolegą na łączniku i zacząłeś mu coś tłumaczyć, coś, co sam już umiałeś, no to zacząłeś zwracać uwagę na jakieś problemy, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Zaczynałeś sam jakoś bardziej wydajnie pracować, jakby głową, po to, żeby kogoś nauczyć. I to naprawdę, naprawdę przyspiesza proces uczenia się. Taki system, w którym ludzie się uczą w taki sposób, że nie wiem, zbierają się tam w 60 czy w 100 na wykładzie, po 30 w grupie, wchodzą do jednej klasy, na następny dzień to samo, z tymi samymi ludźmi to samo, to samo, to samo. Ma oczywiście wiele minusów, ale ma też swoje plusy. I te plusy wypada wykorzystać. Jednym z takich plusów jest to, że właśnie możesz uczyć innych i są to twoi koledzy, rówieśnicy może. Nie masz takiego stresu, nie masz takiego ciśnienia. Jak czegoś kogoś nie nauczysz, to nie ma żadnego wielkiego problemu. Nikt nie będzie miał do ciebie o to pretensji. Możesz to robić zupełnie na luzie, w miłej atmosferze. Ten, kogo uczy, zadaje podobne pytania, jakieś ty byś zadał. I jest to bardzo fajne. Ucząc innych, sam przyspieszasz to swoją własną naukę. Ja sam wiem to po sobie, bo ja oczywiście studiowałem matematykę i uczyłem się jej na studiach tak sam dla samego siebie, ale tak naprawdę, naprawdę dogłębnie zaczynałem ją, no bo ja się uczyłem tak, żeby się nauczyć i zapomnieć, prawda? Ale tak naprawdę, naprawdę dogłębnie i mocno się jej nauczyłem dopiero wtedy, kiedy zacząłem udzielać korepetycji. No, oczywiście bardzo mi zależało na tym, żeby dobrze wypadać na tych korepetycjach, bo jak mi coś tam nie wychodziło, to bardzo przeżywałem. No i bardzo mocno się sam uczyłem, żeby móc uczyć innych. I to mi bardzo pomogło samemu się nauczyć dobrze. Nie wiadomo, czy może nawet nie więcej niż te całe moje wcześniejsze, powiedzmy, studia. Nastudiowałem się trochę i wiele razy miałem takich wykładowców, no wykładowców miałem różnych, ale wiele razy miałem jakichś takich wykładowców typu, miałem chyba pana prezesa banku. Miałem sędziego. Tak, który przychodził i uczył studentów prawa, sędzia. No i często tak sobie zadawałem pytanie, co właściwie ci ludzie tam na tych uczelniach robią? No, czy takiemu prezesowi banku tam rzeczywiście zależy na tym, żeby... Czy to o pieniądze chodzi? No chyba nie? Albo czy temu zależy na tym, żeby w CV sobie wpisać, że jest tam profesorem na jakiejś uczelni? No po co mu to właściwie? No i miałem raz taką sytuację, że na zajęciach właśnie z tym sędzią koleżanka się go spytała wprost, znaczy to tam jakoś wynikało z rozmowy ogólnej, to tak nie było tak z zaskoczenia z krzaków, ale wprost się go spytała, dlaczego uczy, po co on tu przychodzi i uczy studentów. No i on powiedział właśnie dlatego. Uczy tutaj właściwie tylko po to, żeby sam się mógł nauczyć, usystematyzować tą swoją edukację, jaką ma. To mu bardzo pomaga samemu się uczyć i samemu się rozwijać. Przychodzić i uczyć innych na uczelni. Dlatego jeszcze raz powtarzam, wykorzystaj tą możliwość, jaką masz, że masz kolegów w grupie. Możesz sobie wybrać kolegów, których będziesz uczyć, a których nie. I postaraj się to robić jak najczęściej. Nie musisz być w tym doskonały, to nie o to chodzi oczywiście. I twoi koledzy też nie wymagają tego, żebyś był doskonałym nauczycielem. Ale to bardzo pomaga. Niektórzy mówią, że dopiero zaczęli rozumieć, jak zaczęli innym tłumaczyć. I może też masz takie doświadczenie już teraz. No to tyle. Do dzieła.